Los się dzisiaj do nas uśmiechnął, bo mamy wspaniałe słońce. Tu już jest długość mini. U mnie też było, ale stwierdziłem, że nie wiem, czy 8 minut wystoję, bo czasem zawieje, to jest chłodniej. A Lara Gessler z nami na sesji dla Vivy. Dzień dobry, bardzo nam miło. A w ogóle nie jesteś dzisiaj sama, bo z ukochanymi dziećmi. Tutaj rodzi się takie naturalne pewnie pytanie. Czy ty zawsze miałaś takie marzenie o zostaniu mamą i to podwójną? Och jejku, ja nawet miałam kiedyś marzenie, żeby być mamą po piątną. O matko, więc to naprawdę, już nieaktualne. Wiesz co? Nie, ale wiesz z jakiego względu? Myślę, że ja bym się bardzo zrealizowała tylko. Mhm. Ja chcę być cały czas aktywna zawodowo i mieć czas dla wszystkich, jasne, których kocham. I myślę, że po prostu bałabym się, że nie będę miała wystarczająco dużo czasu dla każdego z moich dzieci, mojego męża, mhm, i jeszcze mojej pracy. A chciałabym jednak zachować jakąś zdrową proporcję i no, i w tej konfiguracji się 2 plus 2 się to udaje. Wiele kobiet w Polsce, nawet jeżeli chce mieć dzieci, to nie jest przekonane, czy podołałoby temu wychowaniu, bo w różnych żyjemy realiach. Czy ty masz takie poczucie w głowie, że w jakiś sposób jesteś uprzywilejowana? Ojejku, wiesz co? Mówię o takim życiu w bańce, bo my czasami może zapominamy, jak wygląda na przykład, wiesz, coś tam poza Warszawą. Znaczy, Warszawa to nie Polska, to jest 100%. Mi się wydaje, że ja mam dużo szczęścia w życiu i jestem bardzo wdzięczna za życie, które mam. Mhm. I wiadomo, że są ludzie, którzy mają zawsze lepiej, zawsze gorzej, mhm, i ciężko jest się porównywać i jakoś to odnaleźć. Wydaje mi się, że przede wszystkim trzeba mierzyć siły na zamiary i no i być wdzięcznym, to jest chyba właśnie główne. Bardzo dobre słowo, o którym czasami niektórzy rzecz zapominają i no, bardzo sobie dobrze czasem usunąć, tak po prostu wziąć dwa oddechy i przypomnieć, nie? Tak, powiedzieć, super, Boże kochany, jestem zdrowy, mam dzieci. Dokładnie. Zdrowe. No, rzeczy, których nie można kupić, a są zdecydowanie najważniejsze. Zawsze czas i zdrowie to jest waluta, którą docenia się z wiekiem. I nie można też kupić pięknej relacji z dziećmi, którą tworzysz. Co jest dla ciebie najważniejsze w tym właśnie wychowywaniu tych dwóch słodkich pociech? No wiesz, to czas. Mhm. Czas, bo ja tak jakby no, całe życie to mam, że wiedziałam o tym, bo moi rodzice też byli pracujący. To prawda. I wiedziałam o tym, że najważniejsze, co możesz dać dziecku, to jest uwaga i czas. Mhm. Więc bardzo teraz o to walczę, żeby ten czas był, żeby był on jak najbardziej jakościowy. To jest dla mnie bardzo ważne, żeby odbierać nenę ze żłobka, żeby ona wiedziała, że to będę ja, żeby wiedziała, mhm, że nie będę spóźniona, mhm, że nie będzie ostatnim dzieckiem odbieranym to ze żłobka. I tak, i uważam, że to są takie małe rzeczy, które pozwalają nam budować wspólne rytuały, żeby to dzieciństwo było magiczne. Wspomniałaś też o rodzicach. Ja mam w głowie taki schemat, chociaż dziecka nie mam, to wydaje mi się, że gdybym miał, być może chciałbym poprawić pewne błędy moich rodziców, jakoś udoskonalić to, co nie wychodziło może u nas. Czy ty też faktycznie sobie o tym czasem myślisz w ten sposób? O, chyba każdy tak myśli, wiesz. Chyba od tego nie jesteśmy w stanie uciec i nie jesteśmy też w stanie uciec od tego, że poprawimy te błędy, a popełnimy inne. Na pewno. Więc wydaje mi się, że najważniejsze jest właśnie skupienie na samym dziecku i realizowanie jego potrzeb, a nie twoich potrzeb. Internet na pewno też dużo pisał na temat fantastycznego imienia Nena. Mhm. Potem bardzo też mi się podobało imię Bernard, czyli te dwa wybory. Ale ja sobie spojrzałem na zdjęcie Piotra, kiedy wrzucił właśnie jakiś taki portret Neny i tam było podpisane Nena Gessler Schelong. Mhm. Czyli Nena ma dwa nazwiska. Tak. Co też nie jest jakimś takim popularnym rozwiązaniem u nas. Skąd akurat u was taki wybór? Pierwsze nazwisko twoje, drugie nazwisko męża. Wiesz co, po pierwsze ja chciałam się nazywać tak jak moje dzieci. Mhm. A z mojego nazwiska też nie chciałam rezygnować. Ty też masz dwa nazwiska oficjalnie? Ja też mam dwa nazwiska oficjalnie. Okej, to doprecyzowaliśmy. Tak. Tu chodziło też o to, że nie wiem, jak tam się dalej potoczą losy moich braci, jeśli chodzi o przedłużanie linii. więc też chciałam, żeby też to nazwisko i też poczucie bycia w tej rodzinie przetrwało? Przetrwało, szło dalej, żeby oni mieli też tę tożsamość taką holistyczną, nie tylko z domu, ale też z tej etykietki, no, jakim jest nazwisko. Wiele kobiet wśród swoich partnerów nie znalazłoby takiego zrozumienia tego. Ty miałaś to szczęście, że to nawet nie był temat do dyskusji? Nie, no w ogóle to nie był temat do dyskusji. To jest partnerstwo. No, jeśli się zgadzamy na partnerstwo, to też nie widzę powodu, żeby z tego nazwiska rezygnować. Mhm. Ja nie zrezygnowałam i fajnie jest się nazywać tak jak swoje dzieci, więc to była kwestia tego. Na koniec zapytam o pracę. Czy to jest trochę tak, że gdy zostaje się mamą i to podwójną, to naturalnie musiałeś zrezygnować z wielu różnych obowiązków, propozycji i po prostu czujesz ten priorytet macierzyński? Czy jednak starasz się równoważyć to nawet, jeżeli to jest już pół roku po porodzie drugiego szkrabka?
Wiesz co, ja nigdy nie miałam w ogóle takich dylematów. Aha. Ze względu na to, że mam ten ogromny przywilej, że mam wolny zawód i jestem sama sobie szefową, więc mogę zabierać Bernarda do pracy i on faktycznie, no dziecko na początku to głównie śpi, więc jemu jest potrzebna pierś mamy obok i tyle, czysta pieluszka. Więc byłam w stanie go zabierać do pracy i tak to się też dzieje praktycznie do teraz, że on jest cały czas obok mnie. No a Nena już jest w żłobku, więc ja tak naprawdę robię tak, żeby komasować całą moją pracę w tych godzinach, kiedy ona jest w żłobku, że jak ją odbieram, to już potem mam czas tylko dla niej. Nie jestem na telefonie, nie odbieram, nie odpisuję na maile, tylko jestem już dla niej, bo to umówmy się, że jest bardzo mało czasu, jak odbierasz dziecko o tej 3:30, a ono idzie spać o 20:00, no to jest i tak bardzo krótko.